Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Byword for iOS. Jest to edytor tekstu z obsługą składni Markdown oraz możliwością eksportu naszych tekstów na rozmaite serwisy blogowe oraz konwersji tych plików Markdown do różnych popularnych formatów. Byword stanowi, może stanowić z jednej strony uzupełnienie aplikacji na komputery Apple, aplikacji Byword, ale możemy go również używać samodzielnie. Program kosztuje 30 zł, około 30 zł, troszeczkę mniej, można tak zaokrąglić. Jest jak najbardziej dostępny z voice-overem i można go śmiało polecić, a w pewnej sytuacji publikowania na i tworzenia nowych serwisów blogowych nawet robi się to lepiej niż na Macu. Program ostatnio był troszkę aktualizowany z uwagi na system iOS 11, który się pojawił, ale aplikacja jest dosyć stara. To w ogóle jest jeden z pierwszych edytorów Markdown, takich popularnych edytorów blogowych. Właśnie w 2013 roku miał swoją premierę, był Byword, potem były inne programy innych firm, I'm a Writer i teraz popularny Ulysses, albo Ulysses, mówiąc tak bardziej po polsku. No dzisiaj zajmiemy się właśnie Bywordem dla iOS-a. Odblokuje ekran. Byword w jakiś sposób wspiera 3D Touch. Po przyciśnięciu ikonki możemy dostać się do trzech ostatnio edytowanych plików albo otworzyć nowy dokument, czyli taki standard. Ja teraz uruchomię normalnie program Byword. Byword, back, przycisk wróć. I tekstowe. Cofniemy się. Ciekawą rzeczą i taką przyjemną jest to, że po uruchomieniu program wita nas tam, gdzie skończyliśmy. Czyli jeżeli jesteśmy w folderze iCloud, to jesteśmy w folderze iCloud. Jeżeli jesteśmy w ostatnio edytowanym pliku, to w nim też się znajdujemy. Program może korzystać z trzech miejsc do zapisywania plików. iCloud, Dropbox i pamięć urządzenia, czyli naszego, w tym wypadku, iPhone'a. O ile w iCloud, z tego co wiem, nie można zmienić folderu, to jest domyślny folder, przynajmniej z poziomu iPhone'a, domyślny folder Byword iCloud, pole tekstowe. To w Dropboxie taka możliwość jest. I kiedy wyjdziemy już z tych folderów, jakby cofniemy się gdzieś tam wyżej, to interfejs programu przedstawia, jest on bardzo prosty interfejs i przedstawia się on następująco. Pole tekstowe, iCloud, Dropbox. O, jeszcze. iCloud. A nie, pole tekstowe. Tu jest pole tekstowe, gdzie możemy wyszukać pliku i mamy trzy foldery. iCloud, Dropbox, iPhone, OpenWater. To Open Other możemy tu z innej lokalizacji, jak rozumiem, jest to zintegrowane z aplikacją pliki. Jakoś nie chciał mi tutaj VoiceOver do końca czytać i nie wiem, czy to jest jakiś bug iOS-a, czy to jest jakaś niedogodność w aplikacji Byword. To nie do końca chce mi działać. Settings. I koniec. I settings. I wejdziemy sobie do folderu iCloud. Back, przycisk wróć. Back, przycisk wróć. Search iCloud, pole tekst, search iCloud, pole wyszukiwania. No tak, jest pole, gdzie możemy wyszukać pliku. Pole tekstowe. Create document, przycisk. Untitled 1, TXT yesterday. Israel iOS, TXT yesterday. Orione, C, E, TXT Sunday. Dostępne czynności. W czynności mamy tylko... Delete. Aktywuj, domyślna. I dokumenty mogą być wyświetlane albo według daty, albo według nazwy. Według daty, według ostatniego otwarcia. Otwórzmy sobie więc dokument. Israel iOS, TXT yesterday. Zaznaczony. Back, przycisk wróć. Back, Israel iOS, pole tekstowe. Oczywiście idę teraz cały czas gestami w prawo. Editing tools, przycisk. 4 gwiazdki. Pewnie jednokrotnie pisałem tu o rozmaitych sposobach zdobywania i czytania książek. Za przykład niech posłuży 4 gwiazdki. A, bo tu się był plik po konwersji do HTML-a. Dobrze, to może inny otworzymy. Saying assistant home nowe wersje. Loeb stop. Nawpracony w ofercie. Talk back nowości. Nawpracony w ofercie firmy Hard. Back. Przycisk. Editing tools. Zapewne wielu czytelników tego serwisu. Zapewne wielu czytelników tego serwisu. Zapewne wielu czytelników. I tu jest pewien minus, bo niestety w jednym polu, takim dużym polu
edycyjnym. Program wyświetla nam podgląd tego całego tekstu. Nie można tak sobie prosto nawigować po akapitach, tak jak to ma miejsce na przykład w Evernote, tak jakoś fajnie te notatki są lepiej zrobione. Tutaj niestety takiej możliwości nie ma. Natomiast możemy skorzystać z tego Editing Tools. Editing Tools. Bo pod tym przyciskiem kryją się właściwie wszystkie opcje związane z edycją. Z edycją, z eksportem. Editing Tools. Nagłówek. Done. Przycisk. Preview Markdown. Preview Markdown. Czyli pokaż w Markdown, wyświetl tekst tak, jak on będzie wyglądał już po konwersji, po przepuszczeniu i po napisaniu. Publish. Przycisk. Publish. Publikuj. Możemy opublikować tekst w różnych serwisach. Eksport. Przycisk. Albo go wyeksportować. Print. Przycisk. Tutaj dubluje się menu drukowania znane z udostępniania albo z aplikacji, albo z menu wyślij to w aplikacji Safari, czyli jakby to angielskie menu print, menu po prostu drukowania bezprzewodowego. Preferences. Przycisk. Preferences. Przycisk. I preferencje ustawienia wielkości tekstu, interlinii, autokorekty oraz korzystania snippetów z tekst expandera. Program dobrze współpracuje z tekst expanderem i na Macu niestety ma taką niedogodność, że nie chcą działać te zamiany słów, snippety wpisane do systemu z poziomu opcji klawiatury na przykład na Macu i ewidentnie Byword tego tekst expandera troszkę już swoją drogą zapomnianego promuje. Niestety. Print, publish, preview mark, publish. To zobaczmy, przycisk. Co. Może nie, tak. Wpierw zobaczymy eksport. Co możemy z tym napisanym w Markdown plikiem zrobić? Gdzie możemy go wyeksportować? I jak eksport, to, przycisk. Jak to wygląda, bo to też jest specyficzna troszkę cecha. Na początku mnie ten interfejs troszeczkę zmylił. Tools, przycisk wróć. Tools, done, przycisk. Eksport to HTML. Eksport to PDF. E-mail. Copy HTML. Share. Share, udostępnianie. Tutaj doszło w tym udostępnianiu teraz opcję iCloud. Możemy nadać tag jakiś, tag iCloudowy, więc to jest tak z poziomu też aplikacji, z poziomu iPhone'a. Zapisać go w plikach, zapisać go w różnych Dropboxach, innych usługach. Tak, ale to tak jest, to jest standardowy ten arkusz, ten sheet, share sheet, menu udostępniania, które dla każdego użytkownika będzie inne, bo ono działa tak. Mamy w nim takie aplikacje, na jakie użytkownicy sobie umieścili. No, standardowo pewnie to są jakieś wiadomości, e-mail, notatki, pewnie Twitter, Facebook, jeżeli ktoś używa WhatsApp, no szereg tam innych też jakiś bardziej, otwórz wy, open in, że możemy gdzieś tam do innego edytora, no to takie są standardowe funkcje iOS-a. To jest ta ostatnia opcja, share. Copy HTML. Skopiuj w HTML-u. E-mail. Eksport to HTML. Done. Eksport to HTML. I teraz pokażę, bo te opcje się zachowują podobnie. Wciskam na przykład export to HTML. Eksport to HTML. No i dziwna rzecz, nie dzieje się nic. Na początku myślałem, że może opcja nie działa albo coś jest zablokowane, a tu dzieje się coś takiego trochę jak w Google, że trzeba przesunąć się palcem w dalej i rozwijają się pewne dodatkowe opcje. Kliknąłem w ten export to HTML i teraz idę palcem w prawo. Save to iCloud. Save to iCloud. Zapisz w iCloud. Nie muszę tłumaczyć. No możemy zapisać ten plik HTML po prostu w lokalizacji iCloudowej. Save to iTunes Documents. Save to iTunes Document. Tego dawno nie używałem. To taki kontener iTunes, który potem po synchronizacji, gdybyśmy podłączali kablem względnie bezprzewodowo, łączyli iPhone'a za pomocą iTunesa, to możemy ten plik potem wydobyć. I mam wrażenie, że w dobie chmur Dropboxa, czy teraz nawet tego natywnego iClouda, to już nie jest takie atrakcyjne, jak było kiedyś. Include theme. Przełącznik. Włączone. Dodaj jakiś styl, temat. Do końca tego powiem szczerze, nie rozumiem, bo już myślałem, że coś mi tam się nowego pojawi, ale nie właśnie. Eksport to PDF. A kiedy kliknę w eksport teraz to PDF? Bo jakby eksport to PDF. Dalej są te same opcje, które były. Teraz tamte zniknęły z HTML-a, prawda? Include theme. A nie zniknęły. Włączone. Czyli to one jakby zostają. Eksport to PDF. Share. Wielokropek. Save to iTunes Documents. I znowu się to rozwinęło. Share. Save to iCloud. Save to iCloud. E-mail.
E-mail, możemy PDF-a wysłać e-mailem. Copy HTML. Szare. No i to jest szare. To, co już copy było. HTML. A kiedy kliknę copy HTML? Copy HTML. Szare. 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 Nie, tu nic nie ma. No e-mail to po prostu otworzy nam się mail z nazwą pliku i w załączniku będzie ten plik, plik w tym wypadku PDF. Tak, e-mail to jest też ciekawa opcja, bo o ile w eksport to w PDF-a możemy wyeksportować mailem, w HTML-u zdaje się takiej opcji nie było, to samo wybranie e-mail jest, może być bardzo ciekawe, bo nam oferuje następujące opcje. E-mail, e-mail. I teraz idę w prawo. E-mail as leave text, e-mail as plain text. Czyli wyślij mailem tekst sformatowany write text. E-mail as plain text. E-mail as plain text, wyślij jako plik tekstowy. E-mail as HTML attachment. Wyślij e-mail z załącznikiem w HTML-u. E-mail as PDF attachment. Analogicznie wyślij e-mail z załącznikem w formacie PDF. Copy HTML. No i to już było. Powiem szczerze, nie podejmuję się tutaj opowiadać, jak te formaty do końca działają. To znaczy, jak to jest typ Markdowna, jak on jest zgodny po konwersji. Nie znam się na tyle na blogowaniu, na publikowaniu i na konwersjach pomiędzy różnymi formatami, więc nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. Tutaj niestety nie mogę pomóc. Generalnie, jak testowałem, sprawdzałem, wszystko działa dobrze, natomiast Mac i wszystkie te konwertery Maca mają ten problem, że nagłówki, które on z Markdowna tworzy w pliku tam PDF czy w pliku Wordowskim, nie są to te nagłówki Wordowskie i nie znam programu, który by, no Pages niby gdzieś ma taką możliwość, ale mi to jakoś nie chciało działać, żeby te takie śródtytuły, nagłówki, takie te style nagłówkowe, o tak, które Word oferuje, żeby one gdzieś działały indziej, albo żeby na przykład napisać w Markdownie i skonwertować potem na format RTF, na DocX albo na PDF i żeby te style były. Punktory gdzieś tam, jakiś rodzaj punktorów był zachowany, ale linki na przykład też niestety nie. Więc nie wiem do końca, z czego to wynika. Być może jeżeli uda mi się ten temat zgłębić, to oczywiście gdzieś tam albo napiszę w komentarzu, albo zrobię sam, albo z kimś kolejny podcast. E-mail, eksport to PDF. I to jest tyle, jeżeli chodzi o eksport. No, jak na iPhone'owy program, to tych opcji jest sporo. Tools, prawie publish, przycisk. A teraz publish. Gdzie możemy opublikować? Add publishing service. Add publishing service. Dodaj serwis blogowy. www. Add technologie. In. Moimac. Edit. Tu mam przycisk. I edit. Edycja, gdzie mogę sobie wyedytować. Tam już mam po prostu gotowe wpisane serwisy i wystarczy, że wpiszę, kiedy wejdę w dany serwis internetowy, wpiszę nazwę. Zmienia tytuł, bo ten tytuł jest domyślnie nazwą pliku, czyli jeżeli plik ma jakieś, nie wiem, podkreślenia, myślniki, coś, to trzeba to zmienić, bo to jest po prostu żywcem przepisana nazwa pliku, więc trzeba jakoś to zmienić. Potem tagi oraz kategorie, niestety kategorie i tagi trzeba z ręki wpisać oddzielone przecinkami i wybrać typ wpisu, czy to ma być jakaś notatka tam na marginesie, czy wpis roboczy, coś, czy od razu ma być to opublikowane, tak jak to jest z reguły, publish, done i gotowe. Wpis jest opublikowany na naszym blogu. Moimac, www, adtechno, add publishing service, przycisk, publishing services. A gdzie możemy publikować? Select THS service to add. Done, przycisk, medium, publish story to your medium at sound. Medium, tam jakiś token jest potrzebny. Nie wiem do końca, na ile te wszystkie usługi działają, bo po prostu nie mam kont wszędzie. WordPress, publish to your WordPress blog. WordPress, no to pewnie wszystkich będzie interesować najbardziej. Tumblr, post text notes to your Tumblr, Tumblr blogs. Blogger, publish to your blogger at sound. Blogger. Tutaj wczoraj byłem zaskoczony, bo wszedłem w blogger i jakieś błędy się pojawiały, więc w sumie nie wiem, czy program tego blogera obsługuje, czy nie. Nie zgłębiałem tematu. Evernote, create text notes linię Evernote note box. Evernote, create... Evernote, to jest ciekawa sprawa w sumie. Publikowanie w... Evernote tych takich markdownowych plików, one będą pewnie ładnie sformatowane i powinno się je ładnie czytać. No inna sprawa, czy to jest wygodne, no Evernote ma
tę przewagę, że tym się różni od systemowych notatek, że ma tagi i możliwości przypomnień, tak? Oraz, chociaż nie, no, teraz systemowe notatki też mają możliwości dołączania nagrań audio oraz rysowania i dołączania tam jakichś obrazków, to głównie dla osób słabowidzących albo widzących. No więc w sumie nie wiem, czy Evernote'a ktoś jeszcze używa, tam pewne kwestie związane z bezpieczeństwem się pojawiły, posądzenia, no właściwie nie posądzenia, oni sami się przyznali, że jakiś tam mają większy niż powinni mieć, niż trzeba, sobie dają prawo, dawali prawo dostęp do danych użytkowników, potem się z tego wycofali. No Evernote, trzeba przyznać, że jest taką usługą bardzo transparentną, w tym sensie oni mają rozbudowane API i sporo różnych aplikacji, tych też, tych usług takich automatyzacyjnych w rodzaju IFTTT, pozwala na konwersję, na, nie tyle na konwersję, co na transport i publikowanie różnych rzeczy albo wyciąganie różnych rzeczy właśnie z Evernote'a, który to na Macu jest całkiem dostępny, na iPhone'ie również, natomiast nie wiem jak pod Windowsem, nie wiem do końca jak w przeglądarce, pewnie jakoś tam, no tylko że systemowe notatki po prostu chyba są prostsze, no, na Macu przynajmniej na pewno, bo z iPhone'a, z iPhone'a to gdzieś tam jest troszeczkę podobnie. No ale to tyle dygresji Evernote'owej, wracamy do WordPress, publikowania i jak to wygląda. Wchodzę w takiego, w dodawanie takiego bloga WordPressowego. Site, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku, username, username, pole tekstowe, password, password, bezpieczne pole tekstowe, q, w, no i... q, password. I tyle. Medium, public, Tumblr, post, blogger, publish. Tego blogera jeszcze postaram się. Zaznacz, back, przycisk wróć. Back, blogger, na Google, link, for Google, o. Link. Łącza, nagłów, język, polski, Google, 403. That's an error. Error, disallowed user agent. This user agent is not permitted to make an authorization request to Google as it is classified as an embedded user agent, also known as a web VF. Pero, learn more, long, request details, that's all knof. No muszę to sprawdzić. Coś mi się wydaje, że z Byworda już nie popublikujemy na blogerze, ale mogę się mylić. Tumblr, posttext, no, WordPress, publish to your WordPress, medium, publish to jest medium, jakiś token z kolei był potrzebny. Ja pamiętam, że z tym dodawaniem blogów miałem o wiele mniejsze problemy na iPhone'ie, niż to miało miejsce na Macu, bo na Macu, o ile Byword jest bardzo dostępny, to on nie czytał listy tych serwisów blogów, nie można z klawiatury było na nie wejść w żaden sposób. I to nawet nie tyle z voice-overem chyba, ile w ogóle po prostu, że tylko że trzeba było użyć do tego myszki, a z kolei VoiceOver nie czytał tego pola akurat, gdzie były wymienione wszystkie możliwe serwisy. No ten Byword jeszcze ma inne tam opcje też publikacji i konwersji, bo on tam też jeszcze LaTeX ma, ale to inny program, inny temat. Czyli tyle, jeżeli chodzi o publikowanie. Done, przycisk. Tools, przycisk, tools, publish, add publishing service, www, moimac, add publish, nagłówek, tools. Tools, preview markdown. To też jest, przypomnę. Tools, nagłówek, done, preview mark, publish, export, print, przycisk, done. I cofamy przycisk, się do właśnie preview markdown. I to jest pierwsza opcja, czyli podgląd tego, co napisaliśmy. Tak jak to pojawia się taki widok takiej jakby safari, takiej mini przeglądarki, w której... Back, przycisk wróć, markdown preview, nagłówek. Zapewne wielu czytelników tego serwisu pamięta zewnętrzny specjalny GPL, markdown... I już się pojawia tekst. Zapewne wielu czytelników tego serwisu pamięta zewnętrzny specjalny GPS dla niewidomych, nawigator firmy Migraf. I idziemy sobie palcem w prawo. Na stracone, nagłówek poziomu 2. I jest tak, tekst wygląda tak, jak on po prostu będzie wyglądać na stronie. To nowa nazwa dawnego nawigatora na VIA. Od teraz. Jego dystrybutorem stała się firma Harpo. Łącze. Samo urządzenie nie różni się, przynajmniej z opisu, od tego, co już kilka lat temu zapowiadał producent. Miejmy nadzieję, że w końcu wszystkie mankamenty wersji Tractor Breeze. Łącze. Również dostęp. Cechy na stracone, nagłówek poziomu 2. Punktor. Początek listy. Oparta na mapach nawigacja wykorzystująca płatne mapy Heretrademark Sign. Punktor. Darmowa roczna aktualizacja map. Punktor. Nawigacja GPS wspomagana przez wbudowane sensory. Punktor. English. You. Polski.
definiowane przez użytkownika ulubione. I tak dalej, i tak dalej. No, VoiceOver czyta, interpretuje te listy, jak interpretuje, to są, też jest problem taki, że każda technologia dostępowa, czy NVDA, czy JAWS, kiedyś Windows, teraz właśnie no, VoiceOver na iPhone'ie, one trochę inaczej czytają podczas nawigacji te akapity, listy punktowane i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy można zmienić, pewnych rzeczy nie można zmienić, no ale to już tak jest i za bardzo na to nie mamy wpływu. Czyli tutaj możemy sobie sprawdzić, jak taki tekst wygląda, a z ciekawości, bo nie wiem, sprawdzę, również Projekter Breze, łączę. Czy możemy coś z tym linkiem zrobić. Na przykład przytrzymam teraz palec mocniej. Finish head moving. Uwaga. http://www.harpo.com. Aha, pojawia się ten link. Open. Add to reading list. Copy. Przycisk. Share. Przycisk. Cancel. No, przyjemnie. No takie mamy dostęp do tych typowych systemowych funkcji tego, co można z linkiem zrobić. Back. Przycisk wróć. I kiedy już tekst sprawdziliśmy, możemy go opublikować. Troszeczkę zacząłem ten podcast nietypowo, bo nie pokazałem najpierw edycji, a pokazałem to, co możemy zrobić już z plikiem już gotowym. No ale teraz troszeczkę wypadałoby czasu poświęcić na pokazanie edytora. Nie ma za bardzo tutaj co pokazywać aż tak, no ale troszeczkę jednak wyjdziemy sobie z pliku. Search iCloud. Create untitled 1 txt yesterday. Back. Editing to. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Edycja. I pojawia się obszar tekstowy, pole do pisania. Przy czym obok tego pola No words. Pojawia się liczba słów. Niestety, o ile na Macu jest wyświetlana również liczba znaków, to tutaj program tylko czyta liczbę słów. No words. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znak. Punkt stawiania na końcu. I teraz możemy sobie coś spróbować napisać. Program dobrze działa z klawiaturą. I na przykład coś tutaj. Nowy wiersz. Oczywiście z VoiceOverem. Nowy wiersz. Będę używał programu by Word na iOS. Góra dokumentu. I klawisze standardowo działają. No, będę używał programu by Word na iOS. Komand strzałka w górę do początek tekstu. Będę używał programu by Word na iOS. Dół dokumentu. I komand strzałka w dół na koniec tekstu. Że i w a l o p r o r a m. Specjalnie nawiguję klawiaturą. Mniej więcej wszystko działa. A kiedy, jak się zachowuje pokrętło, kiedy nie jesteśmy w trybie edycji? Błędnie zapis, nagłówki, edycja. Bo w samej edycji za dużo niestety nie możemy zrobić. Wklej, zaznacz wszystko, nagłówki. Nie znaleziono, język. Szybkość, wybór tekstu, wiersze. Będę używał program, nowy wiersz, oczywiście z VoiceOverem. A, wiersze działają. Wyrazy. Voice, Z, oczywiście, iOS, na. No tak, to też tutaj bez zmian. Kliknę wyłączony. Ciekawą funkcją programu jest dostęp do skrótów klawiszowych. Command TS nam chyba nic, ani Command Shift D nie, ale działają na pewno takie skróty jak Editing Tools, Command T. Tools, nagłówek. Publish, export, przycisk. Back, przycisk wróć. Edit, będę używał programu wyboru na iOS. Kliknę escape wyłączony. Wyszedłem. Command E to jest też taki escape. Działa na pewno Command O. To dostęp do, po prostu od razu nam przechodzi na tą listę plików. Kliknę untitled 1, txt, isreader iOS, orione, c, e, jws, untitled 1, txt, to dejate, 14. Back, przycisk wróć. Będę używał programu by Word na iOS. Kliknę wyłączony. Czyli to jest dobre. No wiadomo, Command X, Command C, Command V to też działa. Command 1 niestety tutaj nie da się wstawiać w taki tak nagłówków. Krzyżyk. Wielkie K, O, L, E, I, E, A, E, S, J, A, O, Wielkie V.
Wielkie V, wielkie I, W, E, A, nowy wiersz. Hashtag kolejna wersja Wyworda. Hashtag kolejny, dół dokumentu. I oczywiście są wspierane te funkcje markdownowe, podstawowe, jak listy, czyli kiedy zaczniemy pisać z gwiazdką, to naciśniemy Enter, to ta gwiazdka zostanie wstawiona. No to takie standardowe funkcje mniej więcej tego typu edytorów. Command L to jest, lista, to jest lista punktowana i to na pewno działa. Pokażę jeszcze jeden skrót klawiszowy istotny. Taki sam jak na Macu. Command Option P, czyli Preview Markdown. To akurat zmieniłem teraz plik, jestem w pliku o... Nowa wersja darmowego, oznaczone numerem 20.17.3. Aha, jest, spory dobrze. Entuzjazm. I naciskam Command Option P. Quick Nav włączony, back, przycisk w... Markdown Preview. Ostatnio swoją premierę miała długo oczekiwana nowa wersja darmowego czytnika ekranu NVDA, oznaczone numerem 20. Głosy wbudowane w Windows 10, nagłówek poziomu 2. Początek listy. NVDA może mówić przy użyciu nowych głosów Windows OCR w Windows 10. Nagłówek poziomu 2. Początek listy. NVDA może używać mechanizmu OCR zawartego w Windows 10, aby rozpoznawać tekst obrazów lub Windows 10 i menu Start wyszukiwanie. Nagłówek poziomu 2. Początek listy. Aktualnie wybrana podpowiedź jest odczytywana w polach do ikopia w programie Poczta Windows 10 oraz... I tak dalej, i tak dalej. Byword to przyjemny edytor. Program, który w wielu wypadkach może nam się przydać. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś nie używa składni Markdown albo nie publikuje nigdzie na zewnątrz notatek, jakichś wpisów, nie konwertuje plików, no to chyba lepiej używać ofisowego Worda albo Pagesa. Oba rozwiązania są na iPhone'ie spokojnie dostępne i również mają, do końca nie wiem, czy aż takie opcje konwersji, no to chyba takie nie, troszkę, no, troszkę inne, ale również w wielu wypadkach przydatne. Także wybór pozostawiam Państwu. Program no, nie jest tak bardzo rozwijany jak właśnie ten I'm Writer i Ulysses, ale na pewno jest to edytor prosty i dobrze działający. 30 zł no nie jest to tak mało na aplikację, ale też nie jest bardzo dużo. To zależnie kto do czego programu i na ile często będzie używać. Mam nadzieję, że niniejsza prezentacja do czegoś się przydała. Dziękuję. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.